Piłka nożna w naszym kraju uznawana jest za sport narodowy. I nic w tym dziwnego, skoro niemal w każdej miejscowości są lub powstają nowe szkółki piłkarskie dla najmłodszych. Właśnie ci młodzi ludzie spotkali się 13 lutego w hali Gminnego Ośrodka Sportu w Suchym Lesie na turnieju piłkarskim. Spotykamy się dzisiaj z okazji turnieju Suchary Cup 2016 w kategorii do lat 10. Mamy zaszczyt gościć dzisiaj 10 zespołów z całej Wielkopolski. Jeden z największych cyklów turniejów piłki nożnej w Wielkopolsce. I cieszymy się, że mamy w tym roku takie wielkie wsparcie ze strony naszych sponsorów, a także rodziców zawodników Sucharu Suchoras. Celem turnieju jest promowanie piłki nożnej wśród dzieci i młodzieży, tak aby kształtować nawyki zdrowego trybu życia i uczyć zdrowej rywalizacji. Jak pokazuje frekwencja na turnieju, ten sposób spędzania czasu odpowiada młodym piłkarzom. Bardzo cieszymy się z tego powodu, że tyle młodych dzieci chce trenować piłkę nożną, chce uprawiać sport. Nie siedzą w tym czasie w domu przed komputerami, tylko są tutaj z nami, bawią się, przeżywają prawdziwe emocje w rzeczywistym świecie. I jak Państwo słyszycie pewnie, no to emocji jest bardzo dużo i jest dużo chwil radości, dużo momentów takich wzruszeń, także jest bardzo fajny turniej. Świetna zabawa jest dla takich chłopaków, jakaś forma spędzenia wolnego czasu. No i ważne, że są oderwani od takiej szarej rzeczywistości i nawet czy im uda im się wygrać, czy nie, zawsze dla nich jest to jakieś świetne doświadczenie. Im więcej dzieci się garnie do piłki, czy to w Suchym Lesie, czy w ogóle w okolicznych miejscowościach, to pewnie będzie miało wpływ na rozwój piłki, całej piłki nożnej w Polsce. Zresztą to już widać w tej chwili, tych klubów jest od paru lat więcej, powstały te Orliki, jest więcej klubów, większa konkurencja i w związku z tym no, reprezentacja myślę, że też będzie miała z tego pożytek. Na turnieju w Suchym Lesie pojawiło się 10 drużyn, w tym dwie z klubu Suchary Suchy Las, a wszystko za sprawą ilości młodych zawodników grających w sucholeskim klubie. TMS Suchary Suchy Las, który jest organizatorem dzisiejszego turnieju, to klub, który ma już ponad 20-letnią tradycję. W tej chwili w klubie trenuje ponad 200 zawodników zrzeszonych w 8 drużynach w różnych kategoriach wiekowych, od 7-latków aż do seniorów. Także bardzo, bardzo, bardzo duże zainteresowanie wśród młodych dzieciaków, które chcą trenować piłkę, trenują piłkę i dzięki temu zdrowo spędzają swój wolny czas. A w tym wszystkim pomagają rodzice, którzy czynnie biorą udział w życiu klubu i angażują się w codzienną jego działalność. Gdyby nie pomoc rodziców, no nie byłoby tego wszystkiego. To dzięki rodzicom dzieci są na treningach, dojeżdżają na mecze. Rodzice stanowią taki podstawowy filar, na którym opiera się nasze stowarzyszenie, nasz klub. Tak samo dzisiejszy turniej zorganizowany przy pomocy rodziców. Bez nich nie byłoby takiego wsparcia, nie byłoby tylu ciekawych atrakcji, jakie są dzisiaj na turnieju i tylu sportsmenów. Powstało takie fajne to grono rodziców, którzy chcą pomóc w jakikolwiek sposób. Jakiś mały sponsoring, jakieś gadżety właśnie tutaj na turniej, no, w ten sposób. No, logistyka, takie właśnie organizacyjne rzeczy. Między innymi też rodzice angażują się w to, że sami też grają. Rodzice Sucharów wystąpili w kilku turniejach. Dając dobry przykład, dajemy też przykład dzieciom, że też aktywnie uczestniczą w tym wszystkim i robią to chętnie. Dzięki pozyskaniu przez rodziców wielu sponsorów udało się zapewnić nagrody dla wszystkich zawodników biorących udział w turnieju i przeprowadzić konkursy z cennymi nagrodami. Na ceremonii wręczenia nagród pojawili się przewodniczący osiedli Suchy Las oraz Suchy Las Wschód, a także zastępca wójta Marcin Buliński. To bardzo cieszy, widać, że jest też to, co organizują, cieszy się dużym zainteresowaniem. Dzisiaj jest 10 zespołów z kilku gmin, spora grupa widzów na trybunach, kibicujących, żyjących tym, co się dzieje. To jest bardzo fajna sprawa. Zwycięzcą tegorocznego turnieju Suchary Cup 2016 w kategorii do lat 10 została drużyna Salos Poznań. Drugie miejsce Błękitniowińska, a na trzecim miejscu druga drużyna Sucharów Suchy Las. 27 lutego również w hali Gminnego Ośrodka Sportu odbędzie się kolejny turniej, tym razem dzieci z rocznika 2007 i młodsi. Serdecznie zapraszamy.